Trenerze, ten cel, jakim był awans do finału, został już osiągnięty. Przed Wami już tak naprawdę jeden krok, a właściwie dwa kroki do tej upragnionej drugiej ligi. No na pewno tak. Część planu została zrealizowana, zostały nam jeszcze dwa najważniejsze mecze w całym sezonie. Mamy nadzieję, że oba uda się wygrać i zrobimy awans do drugiej ligi. Tutaj z Polonią Tychy wynik 6-0 w dwóch meczu. To chyba cieszy, ale przyzwyczaili się do trochę wyższych wyników. Jakby trener powiedział, ten zespół był lepszy, czy to jednak ta presja, te oczekiwania spowodowały, że taki, a nie inny był obraz tych meczy? Myślę, że nie. Myślę, że o presji tutaj nie może być mowy. Gramy w trzeciej lidze, walczymy o awans do drugiej ligi i mamy na tyle doświadczony zespół, że myślę, że nie może być mowy w ogóle o żadnej presji. Aczkolwiek Tychy postawiły naprawdę trudne warunki. Uważam przede wszystkim w pierwszym meczu, gdzie bardzo dobrze przesuwały, broniły się. Mieliśmy też, uważam, i dziewczyny również to potwierdzały, że było małe boisko, dlatego też mieliśmy wykluczonym wariant podań prostopadłych, dlatego też mieliśmy pewne problemy, aczkolwiek uważam, że z przebiegu obu meczy graliśmy praktycznie do jednej bramki. Chyba kibice, którzy również przyszli, nie mogą czuć się zawiedzeni, bo uważam, że stworzyliśmy dobre widowisko tak w jednym, jak i w drugim meczu. Natalia, dzisiaj zrobiłyście ten upragniony krok do tego wielkiego finału, jaki Was czeka, właściwie dwóch finałów, prawda, bo to dwóch mecz przed Wami. Powiedz mi, cieszycie się z drużyną? Tak, na pewno, bardzo się cieszymy, zwłaszcza, że te dwa mecze, które teraz miałyśmy, były naprawdę ciężkie, pomimo wyniku, który teraz zrobiliśmy 5-4-0. Naprawdę te dwa mecze były męczące, jeszcze pogoda też nie sprzyjała, było bardzo gorąco, ale przeciwniczki bardzo trudne warunki nam stawiły. Dobrze się ustawiły w obronie, co sprawiało nam problemy. Wiadomo, no, starałyśmy się jak najszybciej strzelić te bramki i żeby mieć spokój, ale tak jak mówię, przeciwniczki bardzo dobrze się broniły, co im wychodziło bardzo, bardzo dobrze. Ale cieszę się, że przechodzimy dalej, jesteśmy w finale i przed nami jeszcze ciężka praca. Teraz trzeba postawić tą kropkę na D, ale Ty jako kapitan jak oceniasz zespół? Bardzo dobrze. Myślę, że pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony. Teraz te dwa mecze, które miałyśmy, te półfinały, to były na wyższym poziomie niż te, które grałyśmy wcześniej w lidze. I oceniam bardzo dobrze naszą drużynę. Wiadomo, brakuje nam jeszcze trochę w tej skuteczności, która jest naszą bolączką, można tak powiedzieć. W lidze też tak było. Ale myślę, że jesteśmy zespołem i tak pierwszy mecz pokazał, że gramy do końca. Tak samo jak strzeliliśmy te dwie bramki w ostatnich minutach. I to pokazuje, że naprawdę jesteśmy drużyną.